Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Ponieważ dawno na moim kanale nie pokazywałam Wam kosmetyków kolorowych z tych tańszych marek, a ostatnio wpadło mi w rączki kilka fajnych nowości, postanowiłam Wam zrobić pierwsze wrażenie właśnie podkładu oraz korektora z drogerii. Mianowicie mam tutaj podkład oraz korektor z tej samej marki, z marki Rimmel, i ten podkład nazywa się Lasting Radiance. I to jest, dziewczyny, nowa, ulepszona wersja Wake Me Up. Nawet tutaj na zakrętce jest napis Wake Me Up zmienia się. Jest to nowa formuła, blask plus ochrona skóry przed zanieczyszczeniami. Jeśli chodzi o ten podkład, w ogóle tamten wcześniejszy Wake Me Up, ja go miałam naprawdę dawno temu, kilka dobrych lat temu, i używałam go wtedy może ze 3 razy, nie pamiętam w ogóle, jak on się sprawdził. A sięgnęłam po ten podkład, bo ostatnio widziałam na różnych kanapach, ogólnie nie oglądałam recenzji tego podkładu, czy tam testów na żywo, bo nie chciałam zapeszać, bo wiedziałam, że będę chciała właśnie po ten podkład sięgnąć, bo uwielbiam takie podkłady, czyli takie jakie. Przede wszystkim rozświetlające, nawilżające i ładnie w miarę kryjące i długo się trzymające. I on ma wszystko to robić właśnie. Więc zobaczymy, jak on się sprawdzi. Tak jak jest tutaj napisane, jest to krycie średnie, czyli ja uwielbiam, nie lubię bardzo kryjących podkładów, ale lubię też coś, żeby zakrywały. I jest to podkład Lasting Radiance z przełomową technologią Urban Shield, która chroni skórę przed zanieczyszczeniami powietrza. Zapewnia młody i promienny wygląd cery przez cały dzień dzięki zawartości witaminy C oraz rozświetlających drobinek. Zobaczymy, jak te drobinki będą wyglądały, czy nie będą tandetne przypadkiem. I tutaj jest napisane, że 24 godziny nawilżenia. No, nie będę tego podkładu na pewno używać 24 godziny, tak pod rząd, ale zobaczymy, czy skóra po prostu nie przesłuży po prostu cery, bo w tym momencie cerę mam bardzo suchą, naprawdę. Musiałam dobrą, taką konkretną pielęgnację po prostu, no, dobrą w sensie nie, że drogą, ale konkretną, że dobrze działającą po prostu pielęgnację nałożyć na siebie. Uwielbiam i pokażę Wam w innym po prostu filmiku, bądź już widziałyście, nie wiem, jakie te filmiki wstawię, bo nagrałam ich naprawdę sporo, byłam ostatnio też u mamy na weekend, kilka filmów ponagrywałam, a do tej pory minęło, dziewczyny, już tydzień od tamtej pory, jak byłam u mamy. I nie wstawiłam jeszcze ani jednego, a obrobiłam kilka, więc po prostu jakoś tak, nie wiem, zapętliłam się w tym wszystkim. Więc nie wiem, jak one będą szły, natomiast jeżeli chodzi o pielęgnację nową marki Bielenda, kilka świetnych, po prostu chciałam powiedzieć inaczej, świetnych kosmetyków wyszło, kilka bardzo fajnych serii. Między innymi seria z pszczółką, czyli taka żółta, która jest po prostu niesamowita. Uwielbiam ją i cały czas ją stosuję. Szczególnie teraz, kiedy moja cera naprawdę wymaga porządnego nawilżenia, odżywienia i takiego natłuszczenia. Ekstra, naprawdę. I pod makijażem się świetnie sprawdza ta seria właśnie. Ale to kiedy indziej o niej. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten podkład, ma być rozświetlający, nawilżający, średnio kryjący i długo się trzymający, więc zobaczymy. I jeszcze zawiera tutaj, jest napisane SPF 25. Kolor, który ja mam, to jest numer 070 Porcelain i to jest kolor taki nie za ciemny, ale też nie za jasny, są jaśniejsze od niego. Bardzo ładny, wydawał mi się bardzo ładny właśnie w drogerii, najładniejszy, więc po niego sięgnęłam. Taki ciepły, ale z nutką takiej jakby oliwki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na skórze, bo wiadomo, w drogerii troszeczkę inaczej to wszystko wygląda. A jeśli chodzi o korektor, mam tutaj również tak jakby nową wersję, tak Wake Me Up, tego korektora, którego też kilka lat temu używałam i bardzo, bardzo byłam z niego zadowolona. Uwielbiałam ten korektor po prostu i kupiłam sobie go w tym samym kolorze, czyli 030. Ten sam kolor, co wtedy właśnie używałam go za dawnych czasów. I też ten podkład, ten korektor nie nazywa się Wake Me Up, tylko Lasting Radiance. I też jest napisane, że rozświetla, witaminę C zawiera, czyli antyoksydanty i tak dalej. No, zobaczymy, jak się sprawdzi. No, z tamtego byłam bardzo zadowolona właśnie, z tamtej wersji korektora. Także mam tutaj dwa produkty nowe. I zabieramy się za pierwsze wrażenie. Nie używałam, ani razu jeszcze tych kosmetyków nie używałam. Pierwsze wrażenie zupełnie. Pompeczka. W ogóle jeśli chodzi o butelkę, chyba wygląda identycznie. Już do końca nie pamiętam, jak tamta wyglądała, ale chyba podobnie i też była pomarańczowa.
Więc tu mamy pomarańczową pompkę. Nie będę robić swatchy na ręku, tylko od razu pokażę Wam, jak te kolory się prezentują na skórze, na twarzy. Ostatnio też kupiłam sobie nowy samoopalacz do ciała i najbardziej zafarbowały mi się dłonie. Nie wiem, nie potrafię tych dłoni opalać, naprawdę. Jak całe ciało jest takie ładnie, lekko przybrązowione, to dłonie po prostu miałam pomarańczowe. Teraz to i tak mi trochę zeszło, natomiast to była po prostu masakra. Ale dobra, nie o tym. Podkład. Zaczynam od podkładu. Wycisnę sobie ze dwie pompki może najpierw. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na jedną stronę nałożę go pędzelkiem, a na drugą nałożę go gąbeczką Beauty Blenderem. Kupiłam sobie ostatnio też gąbeczkę z Vivo, różowiutką. Jeszcze ani razu jej też nie użyłam i chciałabym może zrobić też pierwsze wrażenie tej gąbki. Może porównać ją z Beauty Blenderem. Zobaczymy, może po prostu w jakimś tam porannym makijażu jej użyję. Ale dzisiaj testuję nowy podkład, więc chcę aplikatory po prostu takie sprawdzone do tego użyć. Więc mam gąbeczkę, mam pędzelek. Pędzelek z Hebe to jest F08. Lubię ten pędzelek, bardzo fajnie rozprowadza podkład. Także zaczynam. Nakładam go na twarz, na połowę najpierw. Zapach identyczny jak w tamtym właśnie Wake Me Up, bo pamiętam, jak on pachniał. Zresztą chyba wszystkie te podkłady Rimmela mają bardzo podobny zapach. Pozwólcie, że najpierw go nałożę, a potem dopiero powiem Wam co nieco o nim, bo absolutnie jeszcze go nie używałam, po prostu nie mam pojęcia, co o nim powiedzieć. No dobrze, nałożyłam go na razie tylko na jedną stronę pędzelkiem. Zaraz będę go aplikować jeszcze Beauty Blenderem na tą stronę. Z daleka, to co mogę powiedzieć, że z daleka wygląda po prostu znakomicie. Jest efekt takiego jakby zebrania skóry w kupę, czyli przez te drobinki odbijające światło naprawdę ta cera wygląda tak jędrnie. Bardzo ładnie wygląda tak z daleka, jak się przyglądam teraz na swoją twarz. Jest bardzo ładne wykończenie, takie delikatnie świecące, ale tak nienachalnie, naprawdę prześlicznie to wygląda. Krycie przy pierwszej warstwie jest troszkę poniżej średniego, nie jest najgorsze. Suchych skórek aktualnie nie mam, tylko mam te miejsca takie bardziej przesuszone, można powiedzieć. Nie z odstającymi skórkami, tylko takie jakby placki są przesuszone na mojej skórze. Na przykład tutaj w tym miejscu, przy tej nieskonałości tutaj w ogóle zimno mi wyszło. I tu, w tym miejscu i pod nosem. Także to taka opryszczka, która mi atakuje po prostu na całej twarzy w różnych dziwnych miejscach naprawdę. Czasami nawet potrafi gdzieś na policzkach wyskoczyć. W nim troszeczkę widać pudru. Nie na całej twarzy, bo na całej twarzy tego nie widzę. Widzę to dopiero w momencie, kiedy mam właśnie miejsca takie przesuszone. Po prostu z bliska wygląda to nieładnie, dość sucho. Także to jest nałożone pędzelkiem, więc zaraz będę nakładała gąbeczką. Zobaczymy, może inny efekt będzie. Ale jeśli chodzi właśnie o cerę suchą, mocno przesuszoną, to nie wiem, czy to dobry pomysł będzie, jeżeli chodzi właśnie o nakładanie tego podkładu pędzelkiem po prostu. Pięknie odbija światło i tak naprawdę udoskonala skórę. Do cery mieszanej, takiej nawet suchej, ale bez tych takich suchych miejsc, jakby to powiedzieć, bo ja ogólnie zawsze mam suchą skórę, ale nie zawsze mam takie placki przesuszone po prostu na twarzy. To wtedy do takich skór mniej problematycznych myślę, że wyśmienicie będzie wyglądał, bo na policzkach wygląda po prostu przepięknie i kolor jest śliczny, nie ma tutaj, to jest kolor neutralny po prostu, ani się nie wybija żółć, ani róż. Bardzo ładnie wygląda ten kolor, ani jakaś przeskwinia, po prostu taki beż. Dobrze, więc nałożyłam go teraz na obie strony. Jeśli chodzi o wykończenie, czy jest jakaś różnica, oprócz tego, że rzeczywiście tutaj, gdzie jest aplikowany Beauty Blenderem, już nie podkreślę aż tak tych przesuszeń, troszkę mniej, ale jednak troszeczkę te przesuszenia widać, ale już nie rzucają się tak w oczy. Jest to podkład, który niewyczuwalny jest na twarzy.
nie jest to podkład zastygający, ani nie jest to podkład, który się tak przyczepia, przywiera do skóry. Jest po prostu, no ja go nie czuję. Nie czuję. Oprócz zapachu nie czuję nic. Nie czuję też ściągnięcia. No wykończenie to on ma po prostu przepiękne. Oprócz tego, że troszkę ten puder jest tak widoczny właśnie na tych miejscach bardzo przesuszonych, ja zawsze uwielbiam po prostu podkłady, które właśnie nie mają takiego pudru jakby w sobie, ponieważ on, jeżeli macie jakieś przesuszenia, blaski na przykład przesuszone, już nie mówię o suchych skórkach, to niestety w tych miejscach będzie to widoczne. Będzie ten puder się po prostu tak jakoś nierówno aplikował, nie wiem, nierówno wyglądał na tych miejscach. Będą te miejsca przesuszone i takie podkreślone. Więc tutaj niestety troszeczkę jest taki efekt. Ale tak jak z daleka się patrzę, to nie wygląda to źle. Ale myślę, że na przykład w lato, jak moja cera będzie w lepszej kondycji, nie będzie już miała tych takich miejsc przesuszonych. Myślę, że nawet jakbym 3 tygodnie temu robiła ten test, to bym pijała z zachwytu, bo naprawdę, jeżeli chodzi o policzki, wygląda cudownie, przepięknie wygląda. Wiecie co, na dłoni to on troszeczkę jednak się przyciemnił, więc sprawdzę, jak będzie wyglądała druga warstwa na twarzy, bo na dłoni niektóre podkłady ciemnieją, natomiast na twarzy tego nie widać. Więc zobaczymy, jak będzie wyglądało i teraz wiecie co zrobię? Nałożę po prostu na obie strony gąbeczką. Więc tak, tutaj mam ten podkład już. On jest trochę taki delikatnie wyczuwalny, tak pod palcami, w sensie on się nie klei, ale czuję, że mamy taki bardzo delikatny kremik. Nie jest to podkład, tak jak mówię, suchy, taki wysuszający. Nie jest to podkład, który jest mocno taki zastygający na twarzy, przyklejający się, klejący. Nic, taki bardzo delikatny jest. No, troszkę się przyciemnił, zobaczcie. Myślałam, że się nie przyciemnie, bo tego nie widać aż tak. On też nie oksyduje absolutnie, nie oksyduje na pomarańcz jakąś czy coś takiego. Ładny odcień nawet po tym. Może on nawet nie tyle, że zoksydował, co się dostosował do skóry. Spójrzcie do mojej karnacji, naprawdę. Fajnie to wygląda, muszę wam powiedzieć. Ja do niego na pewno na razie nie będę go używać, bo muszę podleczyć tą swoją skórę, ale na pewno do niego wrócę, jak będę miała troszeczkę w lepszej kondycji tą twarz. Jest to konkretny kosmetyk. Jak teraz nałożyłam, nakładam drugą warstwę po prostu. Ta pierwsza nałożona tak oszczędnie, bardzo delikatnie ją nałożyłam, tak w niewielkiej ilości po prostu, to wyglądał lżej. Krycie miał takie, wiecie, poniżej średniego, takie niecałe średnie. Natomiast teraz, jak go trochę dołożyłam, trochę większej ilości tak na raz, to muszę wam powiedzieć, że on całkiem, całkiem nieźle kryje. I nie jest takim bardzo delikatnym podkładem. Nie czuć go na twarzy czy coś, ale widać, że mamy podkład. Nie wygląda to źle i brzydko, ale no widać po prostu, że nie jest to bardzo delikatny kosmetyk. No powiedzcie same. No po prostu przepiękne wykończenie. Przepiękne. I kolor bardzo ładny. I ta skóra wygląda, no, pomijając te suche tutaj partie, już się powtarzam, ale chcę, żebyście mnie dobrze zrozumiały. To miejsce to nie ma co brać pod uwagę, ponieważ tylko w sumie jeden podkład jest taki, który dobrze wygląda po prostu na tej skórze mojej w tym momencie. Ale jeżeli chodzi o inne strefy, czyli policzki, czoło, to przepięknie odbija światło. I tak jak już wspomniałam, tą skórę tak fajnie zbiera jakby optycznie. I ma taki ładny, ładny blask. Naprawdę bardzo ładny, bardzo ładne rozświetlenie ma. Takie szlachetne, ładne. Wiecie co, no w porównaniu z tamtym podkładem najnowszym Guerlain, którego ostatnio pokazywałam wam w filmiku, to tamten rozświetla po prostu takim błyskiem brzydkim, spoconym. A ten naprawdę przepięknie rozświetla skórę. Ten podkład wygląda kilkanaście razy lepiej niż tamten właśnie z Guerlain. Choć powiem wam, że na filmiku absolutnie to nie było widać. Nie było tego widać. Po prostu jak on źle, znaczy, gdzie co on na filmiku, tamten podkład Guerlain wygląda milion razy lepiej niż w rzeczywistości po prostu. Bardzo często tak jest niestety. Ja na przykład, nie wiem, jak pokazuję wam podkład, to musicie słuchać
tego, co mówię po prostu. Nie tylko patrzeć na ten filmik z wyłączonym dźwiękiem, ale słuchać po prostu tego, co mówię, ponieważ bardzo często jest tak, że obraz nie oddaje tego, co ja naprawdę widzę. Więc dziewczyny, bierzcie na to poprawkę po prostu. Ale tutaj rzeczywiście wygląda tak w lusterku, jak widzę tutaj w aparacie. Po prostu przepięknie rozświetla ten podkład. I tak jak mówię, jest niewyczuwalny, natomiast cały czas czuję zapach. Ale ten zapach jest delikatny, ładny, świeży, nie przeszkadzający kompletnie. I kolorek tak jakby trochę ciemniał, ale nie jest pomarańczką, nie jest jakiś taki brzydki ten odcień. Dostosowuje się po prostu do skóry, bardzo ładnie wygląda. Z odległości 20 cm wygląda wszystko po prostu zjawiskowo. Naprawdę nie żartuję. Ale tak jak się przyglądam, no to ta strefa tutaj dyskwalifikuje teraz na ten okres po prostu mojej skóry ten podkład. Nie będę go pudrować, od razu mówię, nie pudruję go. I teraz na szybko korektor. Korektor w kolorze 030, również pierwszy raz będę go używała. Gąbeczka. Ta 0,30 na pewno jest bardziej żółta niż 0,70 tego podkładu. Natomiast no nie jest ten kolor tak jasny, jakbym chciała. Mogłam wziąć inny odcień po prostu. Korektor jest bardzo przyjemny w dotyku, bardzo taki mięciutki. W miarę ładnie kryje, troszkę rozświetla. No ten kolor jest za ciemny, znaczy on nie jest jakiś bardzo ciemny, żebyście mnie nie zrozumiały, ale jest troszkę za ciemny do takiego fajnego rozświetlenia, którego ja zazwyczaj... Które ja zazwyczaj preferuję. Kot mi tam chrapie. Pewnie słyszycie takie... To kot. Więc troszkę się wchłania to nawilżenie jakby. Nie jest zastygające, ani suche, ani nic takiego. Natomiast no troszeczkę tak mniejszą myślałam, że będzie miał tendencję do tego, żeby mocno wchodzić w zmarszczki i trzeba będzie go przepudrować. Natomiast po paru minutach, jak przytrzymałam trochę ten korektor i on się tak fajnie wchłonął, i myślę, że nie będzie takiej potrzeby, żeby go przypudrowywać. Po jakimś czasie to też nie jest korektor zastygający, bo ja nie czuję ani nie widzę, żeby on mi zastygł pod oczami. Będzie się delikatnie może zbierał w większych na przykład załamaniach. Natomiast wystarczy po jakimś czasie troszeczkę go rozklepać palcem na przykład pod oczami. Ja tak bardzo często robię, nie pudruję korektora, ale właśnie po jakimś czasie, kiedy tam nie spojrzę w lusterko i widzę, że lekko mi się gdzieś tam w załamania zebrał, to go rozprowadzam delikatnie, wklepuję palcem. Nie jest mocno kryjący, ale taki ma fajne średnie krycie, bym powiedziała. Więc ja w tym momencie odrobinę chyba wykonturuję sobie twarz. Tak delikatnie po prostu ocieplę policzki, żeby dodać sobie trochę życia i nałożę pomadkę i już wracam z podsumowaniem. Postanowiłam użyć jednak lekkiego pudru. Wykończyłam sobie meteorytami Guerlain i nałożyłam je tylko na czoło, tutaj na skronie, na policzki, omijając całkowicie tutaj tą okolicę, gdzie mam bardzo przesuszoną. I wygląda to bardzo ładnie. Użyte kuleczki na ten podkład nie stworzyły ciastka żadnego, chociaż one żadnego ciastka nigdy nie tworzą, ale czasami z niektórymi podkładami lepiej wyglądają, z niektórymi gorzej, z tym naprawdę wyglądają ładnie. Wszystko jest w porządku. Jeśli chodzi o konturowanie, to troszeczkę sobie przybrązowiłam policzki Laguną z Narsa. I też wszystko dobrze się rozprowadzało. Nie ma żadnego problemu. Całość prezentuje się przepięknie. Naprawdę. Przepiękny, bardzo subtelny, delikatny błysk. Nie wiem, jak to będziecie widziały w aparacie, ale ta skóra wygląda po prostu mega zdrowo, jędrnie. Naprawdę przepięknie to wygląda. Bardzo mi się podoba. I nie jestem zdziwiona, ponieważ no, nie wybrałam podkładu, który jest matowy albo jakiś mocno kryjący, ani zastygający. Tylko już wiadomo było po tej serii ogólnie, że to jest podkład na pewno rozświetlający właśnie z takimi drobineczkami, które uwielbiam. Uwielbiam podkłady właśnie takie bardzo delikatne drobinki, których Tarsa patrzy w lusterko, ja ich po prostu nie widzę na skórze. Tylko tak, one dają właśnie takie przepiękne rozświetlenie. Naprawdę przepięknie to wygląda. Na pewno będę go z chęcią używać, tak jak mówię, już troszkę się wyleczę tutaj po prostu z tych bardzo, bardzo przesuszonych miejsc. No i podsumowując, podkład wygląda
pięknie. Zobaczymy, jak się będzie trzymał. Ja Wam napiszę pod filmikiem dokładnie, ile się trzymał, jak wyglądał, czy poschodził i tak dalej. Nie myślę, że on będzie jakieś dziury robił, ponieważ nie jest to podkład zastygający, więc myślę, że nie będzie problemu, jeżeli chodzi o to. Troszkę się pewnie będzie ścierał, natomiast no, niby to jest napisane lasting, ale to raczej lasting radiance, czyli długotrwałe rozświetlenie w ten sposób. A jeśli chodzi o korektor, jest bardzo podobny, zbliżony do tego korektora, co dawno, dawno temu go miałam i bardzo go lubiłam, bo wygląda no identycznie, tak samo nie wysusza ani nic. Także no, mi się podoba, mi się ten efekt bardzo podoba. Na tą chwilę nic więcej Wam nie powiem, bo to jest pierwsze wrażenie, ale będę dawała Wam znać za jakiś czas po prostu w moich filmikach. Także dziewczyny, więc to na tyle. Dajcie znać koniecznie, która z Was używała albo tego podkładu, albo korektora, jaką macie cerę i jak Wam się sprawdził, czy lubicie, czy nie, czy się nie polubiłyście z nimi. No ja z ogromną przyjemnością będę je używać, naprawdę, tylko jeżeli chodzi o podkład, to poczekam do wakacji, tak jak mówię. Ale myślę, że i tak będę go gdzieś tam przemycać w moim makijażu, bo kurczę, naprawdę mi się podoba, jak on wygląda. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam gorąco i do następnego. Buziaki, pa, pa.